Witam wszystkich ponownie w naszej przygodzie z Dark Souls. Jestem dokładnie w miejscu, gdzie jest kontynuacja naszej podróży, czyli przy tym mechanizmie, który zrzuca te kule czy głazy, jak to tam nazwać. No i bez zbędnego przedłużania ruszamy w dalszą drogę, gdzie jest jeszcze więcej pułapek. Jak już widzicie, tu kolejna. Tak, o, takie strzałki. Trzema seriami wystrzelone. No, jakby tak na to wpaść, to by pewnie nieźle zabolało. Jak widzicie, straciłem swoje człowieczeństwa, bo niestety dwa razy zginąłem pod rząd. Ale to się nic nie stało, szczerze mówiąc. Zdarza się to, w Dark Souls jest normalne. Ojejcia. Dobrze, wyjmij go. Naprawdę się na nim zablokowałem. Mogę go przejść. Hehe. Zobaczcie. No. Co za gliździarz, no. Jeszcze żyje. O, teraz go. No gin. O, super. Dobra. Tam jest takie zejście, ale ja tam już nie będę schodzić. Bo o ile dobrze pamiętam, to jest zejście do tego miejsca właśnie, gdzie ja byłem. Jak w tym jednym odcinku właśnie przypadkowo się dostałem. Więc... Oj. Oj, jaki wariat. Więc już nie będę tam schodzić. Tak szczerze mówiąc. Bo po co? Okej, okay, ten zabity. To tylko szkoda czasu. Ja tak myślę, że to tak jest. Nie mam 100% pewności, ale nawet jeśli, to trudno. Najwyżej kiedyś się tu wrócimy. Czekajcie, czy ja się znowu chcę z nim bić w takim wąskim pomieszczeniu? O, jak odskoczył! Okej. Patrz, jakie komba robi. Okej. Nie jest tak źle. Póki co. Dobra. Ojejcia, patrz jak się przebił. Nawet nie zauważyłem. On zawsze po tym gryzieniu atakuje. Dobra, się uleczę, bo mam i tak trochę estusów. Więc czemu nie? A do ogniska nie jest daleka droga, tylko będzie trzeba pokonać jeszcze jedne takie dużo odłamek tytanitu, dwie sztuki, właśnie takie te, nie wiem, te ostrza, co tak się gibają na lewo i prawo. Tylko że gorsze. Mam naprawdę wielu graczy po prostu ginie, bo jest to dosyć trudny moment. Trzeba dobrze wyczuć. O, to właśnie tu. Widzicie? O, to byłoby to... O! Tu jeszcze jest ten! Nie, nie! Chojejcia! Ja myślałem, że ja spadnę. To by dopiero było. Jeszcze ten właśnie, ja go zaraz zabiję. Żeby mi tu cwaniaczek nie przeszkadzał. Widzicie? Skuszy go. Ciągnę. Żeby... O! W ogóle spadł. Dobra. Ja tu sobie wszystko zdejmę, bo tu mogę, żeby być praktycznie, no, szybkim, bez żadnego obciążenia. Widzicie, tu wszystko pozbierane mam, żaden skarb się nie świeci, więc to byłby właśnie taki, takie zejście tam. Widzicie, tu się też, o, to są te wcześniejsze, się gibają. No i teraz chwila prawdy, tak naprawdę. Jak to przebiegnę, no to jest git. Nie wiem, czy tu się można zatrzymać. W sumie chyba można. Można. Super. Ja myślałem, że nie. To spoko. Panie. Oj. A. Widzieliście?
Myślałem, że to się nie uruchomi tutaj. A jednak jeszcze by mnie ta pułapka zniszczyła. To by dopiero było. Okej. Dobra. Tutaj wszystko zrobione. Gdzie? No nie. Gdzie ja spadłem? No tak. Czekajcie. No i spadłem właśnie tu. Fuck! Ja już nie wrócę. No nie wierzę. Tutaj jeszcze jakiś debil łazi. I ja... Ma... No tak, tak to jest jak się bawi. No. To jest tak jak mówiłem. Kurde, może jakoś jednak wrócę, wiecie? Tutaj. I wtedy przebiegnę. Zroluj. Nie! Fuck! No i dupa. To nie zrobił rola. No i ci mnie zabiją. I wszystko na marne. Fucking hell. Tu moje dusze w ogóle. No i... I przez to, że się bawiłem... Zginąłem. No. Tak jest. Tak to jest się wygłupiać. W Dark Soulsach. Widzicie? Tak to jest się wygłupiać. Czy ja chcę używać człowieczeństwa? Mogę jeszcze użyć. Bo się wydurniałem. No i widzieliście, co się stało. Jak ja tam spadłem? Wiecie, ja zupełnie byłem w innym miejscu. Tam musiała być jakaś przepaść. Ja myślałem, że ja spadłem w sumie tam, gdzie mówiłem, ale to jest to chyba jeszcze inna przepaść. Szlak by to trafił. Muszę teraz biec. Wszystko na nowo robić. Niepotrzebne to z mojej strony było. Chodźcie już naprawdę, bo... Kurde. Przynajmniej dostali w miarę. O, ten... Ten jest na... O, tak, oczywiście ten, co jest na strzała, musiał iść do tyłu. Bo jakby inaczej. Okej. Ten dostał. Widzicie, ludzie? Taka nauka. Nie ma co się wygłupiać. On przeżył to jeszcze. Ej, ten zginął. Ten ma mało życia, bo... To jest ten, co dostał tymi... strzałkami, więc jest okej. Dobra, biegniemy. Szybko tam dobiegnę. Więc pokażę to. W sumie tam taki ten skrót mam odblokowany. Gdyby tego rola udało mi się może zrobić, to też może... Znaczy, rola... gdyby mnie to ostrze nie zwaliło, to bym to sobie biegł, przynajmniej bym tam dobiegł. I bez przeszkód bym to zrobił, w sensie, że przeciwnicy byliby pozabijani. A tak to muszę wszystko na nowo, bo do ogniska. Znaczy zginąłem właściwie, więc no gin już. Ojej, jak mnie rozbroił. No, dobra, ten zginął. Spoko. Właśnie, tutaj nie udało mi się po prostu rola zrobić, żeby to ominąć i to mnie zrzuciło. A co za tym idzie, no... Zginąłem. Okej. Okay. Więc to jest ten... Nasz pan mag. Którego... Można tak zabić, sprytnie. Widzicie? Zabity. Ja sobie zmienię z człowieczeństw na estusy. Żeby mi się... Kula się pewnie znowu gdzieś przemieni. Mimo iż ja to ustawiłem sobie, żeby spadała w to jedno miejsce. Ale ona oczywiście... Oczywiście... Ojcia. Będzie i tak przestawiona.
bo to gra samocinnie przestawia. O, słyszycie? To jest ten dźwięk i kula się przestawia. A czy nie kula, tylko mechanizm, tak? I kula już spada po prostu, żeby jak najbardziej mi uprzykrzyć życie. To jest trochę chamskie, szczerze mówiąc. Ale no, cały Dark Souls jest tak naprawdę chamskie, tak? Na to, wiecie, ta gra na tym polega. Żeby jak najbardziej graczowi uprzykrzyć życie. No giń. Okej. Więc to nie ma co się dziwić. Okej. Czekajcie, bo teraz właśnie przekręcą. O, widzicie? Nawet drugi raz. I kula pewnie zaraz będzie tu spadać. O, wiadomo. Tak mógłbym pobiec od razu do góry. Znaczy mógłbym, ale już nie chcę, żeby mnie ta kula... Bo kula może mnie zabić. Bym nie zdążył pewnie. I by we mnie walnęła i kaput. A tutaj pojedziemy windą. I zaraz będzie skrót. O, jest winda. Teraz tą plamą krwi. Jak się za daleko zajedzie, to... Oj! Właśnie, bym nie wysiadł wnet. A u góry są kolce. I widzicie, to jest ten skrót. Mam go odblokowane. O, i tu jest taka prosta dróżka. Widzicie? Jestem już tutaj. O. Przy tym mechanizmie. Więc widzicie, jak ten skrót jest, to... To nie jest jakaś... mordęga, żeby tu dobiec. Mnie po prostu boli, że ja tak... Za przeproszeniem spieprzyłem. Że... się zacząłem bawić i... No, gdzieś tam spadłem, gdzie nie miałem. Czekajcie, gdzie ona spada? No widzicie, ona spada tam. Ja sobie tak zostawiam, a oni tak to przekręcą, więc to jest naprawdę chamskie. To jest znowu ta pułapka, to już widzieliśmy. Wszystko. Zastanawiam się, czy znowu z tymi jaszczurolulami się bić, jak to się tam nazywa. Tu jest ta pułapka. Ta pierwsza. Tak szczerze mówiąc, tu trzeba przebiec. Oj. Jak widzieliście, zablokowałem się na jednej. Właśnie ja myślałem, że ja tu spadłem, a ja spadłem gdzieś indziej. Bo to nie było tu, bo przecież ja stąd poszedłem. Tak szczerze mówiąc, ja nie wiem, gdzie ja spadłem. Jeszcze mnie zabije. No giń. Okej, zginął. Więc naprawdę, ja nie wiedziałem, że ta dziura w sumie tam jest. Dlatego taki zaskoczony byłem. Czekajcie, bo nie wiem, co on zrobi. Uwiecie, jakimś kwasem napluł. Nie wiem, co to jest. Okej. Dobra, ja tam tego drugiego zostawiam, wiecie, on tu nie przychodzi, ja się nie będę z nim bić, skarb jest zdobyty, więc nie ma co się tam z nim bawić. O, jestem już dokładnie w tym miejscu, gdzie byłem, znowu kuszy sobie użyję, żeby go zabić, bo on będzie przeszkadzać. O Boże, trafił mnie. Ja i tak sprawdzę sobie, gdzie ja spadłem. Tym razem ostrożniej. Bo naprawdę... O, dobra, mnie kusi. Bo nie mam pojęcia, gdzie ja mogłem spaść. Okej. Ja i tak sobie tu wszystko zdejmę. Bo nie ma być... nie ma być co zbyt pewnym siebie. Chociaż tu się można zatrzymać. Po tych dwóch. Więc ja się zatrzymam. Nie ma co tak biec na szajbę. Ogólnie. Jak widzicie, bo to w takim... Okej. Tu się można zatrzymać. Aha, ja wiem, czemu ta pułapka mnie wcześniej zaatakowała. Bo to są dwa kwadraty. A ja myślałem, że jeden. Widzicie? Tu jest drugi. Lol.
Ja tu chyba spadłem. Czekajcie, teraz będę uważać. No bo ja byłem gdzieś tu. Rozbiłem te wazy. No, ja musiałem tam spaść, ale... Ja musiałem jakąś tam pobiec, ja jeszcze sobie na nagraniu to zobaczę. Wiecie? Ale no, to musi, to jest jedyne miejsce, gdzie mogłem spaść. Czekajcie, tu też się uaktywnia? Okej. No i super. W końcu jest mgła. Tak, przechodzimy przez białe światło. O, tu można kogoś przyzwać. Co to taki za znak, taki złoty? O, zniknął. Okej. I teraz... A tu też można iść? Aha, tak, ale już bez żadnej zabawy. Właśnie. Idę odblokować ognisko najpierw. Zanim zacznę dalszą eksplorację tej części. Czekajcie, bo tu zaraz... Właśnie kolej rzucił takim głazem. Ognisko jest bardzo sprytnie ukryte. Jest tutaj. Uważaj na grubas. Tak, bo tam taki golem rzuca. No i jak widzicie, jest ognisko. Rozpalamy je, muszę usiąść przy nim, bo jak już wiecie, z Blighttown po moim failu, to nie jest jak w dwójce, że wystarczy odkryć. Trzeba jeszcze przy nim usiąść. No i jak widzicie, teraz mam taki skrót tutaj. Jestem tutaj. Widzicie, tu sobie zeskakuję. O, jestem tu. Widzicie, to jest taki skrót od ogniska, jak się zginia nóż, czyli nie muszę nic powtarzać już. Tamta część załatwiona. Jest ok. Teraz tą jeszcze jedną część, bo tak w sumie o ten tam wali kamieniami. Jedna część jeszcze została do eksplorowania, a potem boss. No, ale żeby tak się to wszystko kupy trzymało i odcinek nie był za długi, bo może i tak już chwilę jest z tym moim failem, no to to byłoby na tyle w tym odcinku. Kolejne ognisko jest odblokowane, czyli progres jest zrobiony, to najważniejsze. No, jeżeli odcinek się podobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o tych pułapkach. Chociaż ja je dosyć przebiegłem dosyć łatwo. Jak grałem pierwszy raz, to parę razy to mnie zepchnęło. Nie wiem, no tak to jest, jak się może nie gra drugi raz, ale chociaż może. No tak czy siak udało mi się bez problemu to przebiec. No i jest okej. W następnym odcinku, tak jak mówię, będziemy sobie eksplorować dalszą część tej lokacji. No i to tyle, bez przedłużania. Do zobaczenia, cześć!